Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Wracamy do modelowania i do podstaw. Proszę się jednak nie bać, te podstawy nie były do tej pory omawiane. Chciałem dzisiaj powiedzieć parę słów na temat techniki nazywanej DupliVert, ewentualnie DupliFaces. Istnieje również coś takiego jak DupliFrames, ale o tym powiemy sobie w osobnym tutorialu. Techniki te pozwalają zrobić obiekty, których wykonanie normalnymi metodami byłyby bardzo pracochłonne. Proszę zobaczyć, jak wyglądają na przykład te małe modele, które tutaj mam. Otóż każdy z tych modeli ma pewną dość skomplikowaną geometrię i różne elementy są ustawione pod różnymi kątami, a całość jest symetryczna i zachowuje bardzo ładny wygląd. Technika DupliVert i DupliFrames pozwala zrobić takie obiekty bardzo łatwo, wykorzystując jako generator tych małych części mesh podstawowy, na którym całość jest oparta. Już pokazuję, jak to można zrobić. Czyszczę scenę Blendera. I teraz tak, zacznijmy może od jakiegoś prostego modelu. Dodam sobie kółko i to kółko ustawię w taki sposób, aby miało bardzo niewiele wierzchołków. Wystarczy mi na przykład 7, może 8 dla pewnej symetrii. Jest to zwykłe kółko oparte o wierzchołki. Nie jest to żaden bezier czy jakieś inne wymyślone fajne rzeczy. Powiększę trochę to kółko, żeby było odpowiedniej wielkości, mieściła, żeby mi się tutaj Susan do środka i dodam właśnie wspomnianego Mawkishona. I teraz tak. Można użyć tego kółka w ten sposób, aby każdy z wierzchołków generował taką małpkę czy jakikolwiek inny obiekt, który dodam do sceny. Aby to zrobić, należy obiekt, który chcę powielić, zaparentować do obiektu, który ma ten obiekt powielać. A więc wykonuję operację taką, zaznaczam Mawkishona, a następnie zaznaczam obiekt, na którym on ma się generować i naciskam klawisze Ctrl-P. To powoduje wstawienie zwykłej relacji typu parent. A więc ten child tutaj, czyli ta małpka, może sobie zrobić rodzica. Zupełnie odwrotnie niż w życiu, gdzie zazwyczaj robi się dzieci, a nie rodziców. W każdym razie, małpka teraz ma swojego rodzica w formie tego okręgu i ten okrąg w danych obiektu, na zakładce, gdzie jest taki mały klocek, ma pewien panel, który nazywa się duplication. Ten panel jest tutaj. I teraz ten panel zawiera takie opcje, na przykład jak verts, ewentualnie faces. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest kolejność. Zaznaczam małpkę, zaznaczam ten pierścień, robię parenta, a następnie już nie ruszam w ogóle małpki, tylko pracuję na tym pierścieniu. To jest obiekt, który ma mieć włączoną duplikację, no w tym przypadku wierzchołków. Jeżeli wcisnę teraz verts, to w tym momencie mam natychmiast zrobionych ileś tam małpek i ich ilość jest zależna oczywiście od tego, ile jest wierzchołków na moim okręgu. Jeżeli wejdę do trybu edycji i skopiuję jakiś wierzchołek przez Shift-D na przykład, to oczywiście w tym miejscu powstanie małpka. Mogę ten wierzchołek następnie ekstrudować, mogę z tych wierzchołków zrobić płaszczyznę i tak dalej. Działa to w sposób całkowicie przewidywalny. Jest to bardzo fajna opcja, ponieważ dzięki temu mogę używać wierzchołków z jednego mesza do generowania pozycji, w których występuje inny mesz. Oczywiście ten inny mesz zawsze wygląda tak samo. No ale to jest fajne. Tej techniki można użyć na przykład do tego, aby zrobić ładne parapety w całym budynku, albo okna, albo szpaler drzew identycznych. No, zastosowań jest nieskończenie wiele. Teraz, jeżeli wyjdę do trybu obiektowego i kliknę obiekt, który duplikuje za pomocą techniki DupliVert, to proszę zobaczyć, że on nie ma niczego włączonego tutaj. Tutaj mu się nic nie włącza. Jeżeli włączę, to oczywiście nie będzie to miało żadnego znaczenia i nie będzie to miało sensu. Co więcej, taki obiekt, który jest duplikowany poprzez technikę DupliVert, nie będzie renderował się w widoku 3D. Widok z kamery jest obecnie ustawiony w taki sposób, że widać całą scenę. Jeżeli zrobię render, to widać tylko zduplikowane małpki, natomiast nie widać tego plane'a, który był pomiędzy tą czwórką tutaj. A więc obiekt, który ma włączony którykolwiek z tych guzików, znika ze sceny i to jest, że tak powiem, nieuniknione. Kiedyś dostałem plik Blenda, w którym wszystko było ładnie ustawione, natomiast główna scena się prawie całkiem nie renderowała. Nie wiadomo było dlaczego i po długich poszukiwaniach okazało się, że właśnie ktoś przypadkiem kombinując włączył jeden z tych guzików. Oczywiście nie było tam żadnego parentowania, więc nic się nie duplikowało, ale efekt był taki, że główny obiekt zniknął. Dobrze, teraz jeżeli zmienię obiekt, który jest w środku, który się duplikuje za pomocą wierzchołków, to zmiana będzie dotyczyła oczywiście wszystkich takich obiektów. Mogę ten obiekt edytować bez żadnego problemu, no i po prostu dostaję kopie rozmieszczone w tych miejscach, gdzie były wierzchołki. Otóż możemy teraz z tym zrobić różne rzeczy. Teraz jak to opanować? Może na początek zrobię pewne porządki i wyrzucę wierzchołki, które są z tymi czterema małpkami. Zostawię sobie tylko ten okrąg i obiekt po środku.
Jeżeli spojrzę na taką scenę od góry, to widzę, że wszystkie małpki patrzą dokładnie w tym kierunku, w którym patrzyła moja małpka wyjściowa. Jeżeli tą swoją wyjściową małpkę przekręcę w jakiś sposób, to ona oczywiście będzie również się we wszystkich swoich kopiach przekręcać. Aby to wszystko dobrze działało, trzeba zadbać o to, aby każdy z obiektów, który wchodzi w tą relację duplikowania, miał zresetowane obroty. Dlatego sprawdzę teraz, jak to wygląda w przypadku mojego okręgu. Okrąg ma obroty ustawione na 0 wszędzie i tak jest prawidłowo. Skala jest 1, położenie jest 0, to akurat jest mniej ważne. Natomiast małpka, widzę tutaj, ma obrót na x 90 stopni. To dlatego, że była wstawiona z pewnego szczególnego widoku. Ten obrót w tym momencie usunę, aby mieć wszystko ładnie ustawione w maksymalnie zrelaksowany sposób. A więc nacisnę Alt-R, zresetowałem teraz obrót na małpce i już widzę, że moje obroty wynoszą 0. Robię to dlatego, że za chwilę będziemy pracowali nad ustawieniami tej małpy, nad jej orientacją. A każdy obrót, który nałożę na tę orientację, będzie dodatkowo nam jeszcze zaburzał scenę i stanie się ta sytuacja, którą otrzymam, trudna do przewidywania. A więc teraz mam wszystko ładnie ustawione. Wszystko jest we właściwych kątach, w możliwie najprostszy sposób. I teraz, aby taką małpkę odpowiednio zorientować na duplikowanych wierzchołkach, muszę w tej małpce, nie w wierzchołkach, tylko właśnie w małpce, pod panelem Duplication, wykorzystać jeszcze jedno narzędzie, które nazywa się Relations Extras. Jest to narzędzie, które pozwala w odpowiedni sposób zorientować małpkę względem pewnych szczególnych współrzędnych. Aby było to wszystko dobrze widoczne, spróbujmy tą małpkę pomniejszyć na początku, tak aby było widać mniej więcej, jak ona jest zorientowana, i dodatkowo włączę jeszcze na zakładce display dla tej małpki osie. No te osie niestety są tutaj bardzo małe, więc będę musiał chyba ją powiększyć i pomniejszyć następnie w trybie edycji. Zobaczymy. Tak, teraz jest lepiej. Widać, jakie są osie mojej małpy. One są teraz zgodne z osiami głównego układu współrzędnych, czyli oś lokalna małpki, czyli to duże Z, jest zgodne z globalną osią Z. I teraz te Relation Extras to jest narzędzie, które pozwala mi określić, w jaki sposób małpka jest obrócona. Ale aby to działało, na początku trzeba włączyć coś takiego jak rotacja we wszystkich wierzchołkach, które tą małpkę duplikują, a więc muszę jeszcze raz kliknąć w swój okrąg i zaznaczyć checkboxa o nazwie Rotation. Jeżeli to zrobię, to od razu widzę, że małpki zmieniły swoją orientację i każda teraz jest skierowana brodą w kierunku środka okręgu. Wracam teraz do małpy poprzez jej zaznaczenie i teraz przyjrzyjmy się dokładnie, co tutaj mamy. Otóż małpka jest teraz skierowana w taki sposób, że patrzy twarzą w kierunku dodatnim osi Z, czyli do góry, i tak też patrzą wszystkie pozostałe kopie, natomiast w kierunku czubka głowy jest skierowana jej oś Y. I teraz ta oś Y to jest specjalna oś, która kieruje się zawsze na zewnątrz, zgodnie z wektorem normalnym przechodzącym przez wierzchołki. Gdybyśmy wierzchołki, czy te wektory normalne w wierzchołkach chcieli zobaczyć, to znowuż musimy kliknąć w okrąg, nacisnąć Tab, aby przejść do trybu edycji i następnie na zakładce Display zaznaczyć Normals. W tym momencie zaznaczę Normalsy dla wierzchołków, więc wcisnę tylko ten mały guzik i zwiększę ich długość. Widać, że wyrastają mi takie długie wąsy z moich wierzchołków i to są właśnie normalne wierzchołki. Oczywiście ścian tutaj nie ma, więc nie ma sensu zaznaczać normalnych do ścian. I teraz kierunek dodatni Y to jest kierunek, który nakłada się na ten normalny wierzchołków, dlatego małpka jest zrzucona na zewnątrz czubkiem głowy. Wróćmy do małpki. I teraz, aby zmienić tę orientację, na przykład ustawić małpkę uchem w kierunku zewnętrznym, wystarczy tylko określić, w jakim kierunku ma być zwrócona oś. A więc zamiast plus Y mogę wybrać oś taką jak plus Z. Przepraszam, plus X. Jeżeli to zrobię, to już widzę, że małpki są zwrócone uchem na zewnątrz. W podobny sposób określona jest oś, w którą małpka, oś pokazująca stronę, w którą małpka patrzy. To jest ta oś, która kieruje się do góry. Oś, która kieruje się do góry, to jest w tym przypadku oś Z i dlatego tutaj widzimy, że mamy wybraną oś Z. Jeżeli chciałbym, aby ta oś była na przykład osią X-ową, czyli znowuż uchem, żeby patrzyła do góry, to zamiast Z-a wybieram po prostu kierunek X. No i widzę teraz, że coś jest nie tak, ponieważ zmieniła mi się tylko jedna małpka, no ale często dochodzi do takich sytuacji, kiedy mamy nieprzewidywalne sytuacje. W każdym razie, teraz, jeżeli mamy jakieś takie dziwne zachowanie, polecam sprawdzić, co się dzieje wtedy, kiedy wybierzemy inną oś orientującą kierunek na zewnątrz. Jeżeli wybiorę teraz oś na przykład plus Z, to widać, że w tym momencie wszystkie małpki od razu się orientują we właściwy sposób. No i w ten sposób można panować nad ich umieszczeniem. Ale trzeba mieć na uwadze to, że nie będziemy mogli ustawić małpek w dowolnej konfiguracji,
ponieważ pewnych obrotów nam tutaj będzie brakowało, niezależnie od ustawienia tych współrzędnych. A więc trzeba mieć na uwadze coś takiego, że nieraz nie obejdzie się bez kombinowania. Dobra, teraz jeżeli wyrenderuję taką scenę, to otrzymam małpki, które zostały zduplikowane i proszę zauważyć, że małpka, która jest w środku, jest również niepokazywana, nie renderuje się. Dlatego możemy używać generatora mesha, generującego mi mesze i nie bać się, że będzie mi gdzieś tam zawadzał jakiś dodatkowy element. Tak działa DupliVert. No i teraz może jeszcze parę słów na temat czegoś takiego, co nazywa się DupliFaces. Otóż jeżeli usunę te obiekty i dodam sobie na przykład coś takiego jak Plane'a, tego plane'a powiedzmy, że powiększę i rozetnę kilka razy, weźmy sobie subdivide, no powiedzmy sobie o tyle razy na przykład, to mogę do takiego plane'a łatwo za pomocą techniki DupliFaces dodać cube'a. A więc zaznaczonego cube'a parentuję do plane'a, następnie w plane'ie włączam DupliFaces, no i mam już od razu wszędzie malutkie cube'y. Jeżeli chciałbym, aby skala nieco się zmieniła i gdybym chciał mieć pewną kontrolę nad tą skalą, mogę zaznaczyć jeszcze checkbox o nazwie Scale, co powoduje, że wtedy mam skalę względną pomiędzy tymi dwoma obiektami. Na razie nie potrzebuję, tak czy inaczej, jeżeli chcę, aby ta skala była uwzględniana, to mogę nią regulować za pomocą slidera i widać, że tak naprawdę kostka musi być 30 razy przeskalowana, aby dorównywała wielkością temu, co mam na plane'ie. No i teraz jak już mam takiego plane'a, to oczywiście bez żadnej filozofii wygenerowałem sobie położenia nowych kostek za pomocą wierzchołków czy też ścian, które w tym plane'ie były. W tym przypadku to są ściany. Gdybym kliknął w wersy, to po prostu zmieniłbym tylko troszeczkę położenie tych plane'ów. To co jest ciekawe w tej technice to to, że można wykorzystać taki plane do animacji. Na przykład jeżeli do takiego plane'a dodam teraz modyfikator, który nazywa się Wave, to w tym momencie mam wygiętą od razu całą taką piramidę z kostek. Oczywiście zależnie od tego, jaka jest wielkość tych kostek i jak one są ustawione, mogę mieć bardzo fajne efekty. Jeżeli do kostki dodam jeszcze modyfikator Bevel, w tym momencie każda z kostek będzie miała krawędź. Proszę zobaczyć, że to wygląda całkiem fajnie. No i oczywiście kostek może być bardzo dużo. Wystarczy tylko, że w moim plane'ie zwiększę liczbę rozcięć. Na przykład zaznaczę wszystko i dam jeszcze raz subdivide. Teraz te kostki są oczywiście dwa razy bardziej liczne, jeżeli pomniejszę je troszeczkę, to będę miał na przykład taką sytuację. No i taką płaszczyznę z generowanymi kostkami mogę spokojnie animować, korzystając z tego, że zmiana położeń wierzchołków będzie przesuwała moje kopie i to prowadzić może do bardzo ciekawych efektów animacyjnych. Niewielkim kosztem, bardzo prosto można sobie wygenerować coś takiego fajnego. Ok. Myślę, że w tym przypadku technika jest dosyć prosta. No i nie ma tutaj w zasadzie większej filozofii. Jedyne co zalecam to dbać o to, aby na początku wszystkie rotacje były usunięte po to, aby obiekty przekręcały się w sposób maksymalnie przewidywalny. Natomiast pozostała nam jeszcze technika taka jak dupli frames, ale to sobie powiemy w osobnym tutorialu. No cóż, na razie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.